Właśnie znajdujemy się w miejscowości Unisław i to właśnie tu w lakierni malujemy nasze części do samolotu Buszkat. Jak widzicie, za mną części już są pomalowane, został położony klar. Jak przebiegał cały proces, zobaczcie sami. Na początek wszelkie niedociągłości zostały zagruntowane oraz pokryte podkładem. Elementy zostały poskładane tak, aby wyznaczyć wzór, jaki został przeze mnie zaprojektowany. Całość została pokryta czarną bazą, którą następnie zmatowaliśmy i taśmą odcinającą wyznaczyliśmy wcześniej wybrany wzór oraz zamaskowaliśmy elementy, które chcemy dać w kolor limonkowy. Takie elementy zostały dokładnie odtłuszczone i przygotowane, by nanieść pierwszą warstwę koloru białego. Ułatwi nam to znacznie dobór koloru, który chcemy położyć. Od tego momentu wszystkie warstwy kładzone są w krótkich odstępach czasu, by mogły się ładnie związać. Kolor limonkowy uzyskaliśmy mieszając kolory żółty i zielony w proporcji 1 do 100. Oczywiście każda lakiernia ma swoje barwy i tutaj trzeba dostosować wszystko indywidualnie. Po pomalowaniu naszą bazą limonkową wystarczy już tylko ściągnąć maskowanie i położyć dwie warstwy lakieru bezbarwnego. Udało nam się zwieść wszystkie elementy z lakierni. Jak możecie tutaj zaobserwować, całe podszybie jest koloru matowego. Użyliśmy tu tak samo jak na całej płatowie czarnej bazy i pokryliśmy to lakierem matowym. Ma to za zadanie takie, by później refleksy nie odbijały nam się na owiewce, która będzie przymocowana w tym miejscu. Pomalowaliśmy również środek naszego kadłuba oraz wszystkie wewnętrzne elementy. Została użyta do tego farba akrylowa z domieszką plastyfikatora. Ma to za zadanie trochę uelastycznić całą farbę i dzięki temu nie będzie nam pękać. Jak widzicie, drzwi są pomalowane zgodnie z moim projektem. Miejmy nadzieję, że ta linia, która tutaj została stworzona, będzie się równo zgrywała z tym, co jest tutaj pokazane na kadłubie. Ponieważ, no, nie ukrywajmy, nie są to elementy super dopasowane. Trzeba będzie niektóre trochę modyfikować, trochę podocinać. No, miejmy nadzieję, że trafiliśmy. Niestety z powodu koronawirusa musimy się trochę wstrzymać z budową samego kadłuba, ponieważ dwie rurki były nie od tego zestawu, więc musimy poczekać, aż fabryka w RPA zostanie otwarta i zostanie nam to dosłane. W międzyczasie mamy oczywiście co robić. Będziemy składać skrzydła i skrzynia ze skrzydłami już jest tutaj gotowa, czeka na unboxing. Rozpakowaliśmy naszą następną skrzynię. W niej znajdują się jeszcze elementy, które będą nam potrzebne do zakończenia naszego kadłuba. Z tym jeszcze chwilkę poczekamy, ale co tutaj mamy? Mamy tutaj na przykład zakończenie naszego kadłuba, ściana ogniowa, do której będziemy przyklejać takie oto maty odporne na wysoką temperaturę.
Mamy tutaj kilka spożni montażowych. Tutaj jest rura, która będzie służyła do regulacji wysokości naszych foteli. Mamy również tutaj o wiele cięższe rurki ze stali nierdzewnej. Rurki te służą również jako podpora do naszego podwozia głównego. Jest to usztywnienie całego kadłuba. Tak naprawdę najważniejsze orurowanie, które będzie trzymało całą konstrukcję. Dalej, te oto pałąki, które tutaj są. Jest to również usztywnienie poszycia ogona. Wsuwa się je bezpośrednio w poszycie, usztywniają. Pokażę to w następnych etapach. Co mamy tu jeszcze? Tutaj jest fajna rzecz, mianowicie bardzo prosty system do ogrzewania kabiny. Mamy wentylatorek i teraz tak, co my tutaj mamy jeszcze w tym zestawie? Dwa wentylatorki, dwie chłodniczki, bardziej bym powiedział, tutaj są akurat wymienniki tutaj ciepła i zestaw do montażu składający się z wielu elementów. Są włączniki, bezpieczniki, różnego rodzaju kolanka, przejściówki, tutaj brakety do montażu, oczywiście tutaj gumki do elementów, które będą przechodzić przez ścianę ogniową. Wszystkie te elementy tutaj są przygotowane. Również tutaj jest w tym zestawie. Mamy tutaj również takie przelotówki, które będziemy zakładać na nasz kadłub, by nie uszkodzić cięgien. I tak naprawdę to będzie chyba z kadłubowych rzeczy to będzie wszystko. Przejdźmy teraz do rzeczy, które będą nam potrzebne do składania skrzydeł. Mamy tutaj różnego rodzaju elementy, rury o dość pokaźnej średnicy, wyjątkowo ciężkie. Są to rury, które będą nam robiły za krawędź natarcia. Oczywiście tutaj są kolejne. Mamy również już zastrzały. Zastrzały, które mają tutaj karteczki. Jest to prawdopodobnie karteczka świadcząca tutaj, karteczka, która jest certyfikatem, być może sprawdzaniem jakości połączenia tutaj zastrzałów. Bardzo fajnie wykonane zastrzały. Lotki oraz klapy. To wszystko jest już tutaj akurat gotowe. Nie będzie zbyt wiele roboty przy tym. Tutaj wystarczy nałożyć płótno i powierzchnie tutaj klap i lotek będą gotowe. Różne rurki, które będą potrzebne i niezbędne do złożenia naszego skrzydła oraz zestawy tutaj do montażu. Tu wypakujemy, widać linki, zamocowania. Jeszcze do końca nie wiem, które to linki są, gdzie one będą się znajdywać. Ale jest to tutaj spakowane. Mamy tu jeszcze kilka więcej elementów. Wszystkie sworznie montażowe, zawleczki, tuleje, rolki. Pakujemy to z powrotem. Co ciekawe, już w tej skrzyni przyszło do nas coś, co będzie w sekcji 126, czyli ostatniej. Naklejki na nasz samolot. Logo Buszkata i Lightsport Aircraft naklejka. Mamy tutaj również zestaw z rurką Pitota. Wszystkie wężyki, sama rurka oraz zabezpieczenie rurki Pitota. Kolejne linki. Drugi zestaw, prawdopodobnie druga strona. Znalazły się tutaj również elementy do montażu naszych końcówek skrzydeł oraz miejsc, gdzie będą montowane nasze zintegrowane światła Wikwak, Landing, Taxi, które już do nas idą z firmy Aveo Engineering. Mamy tutaj również klosze zabezpieczające.
To już wszystko w tym odcinku. W następnym będziemy składać skrzydła. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, noście maseczki. No i nie zapomnijcie subskrybować kanału na YouTubie. Cześć!